Jestem już duża, zadbać o siebie umiem. Intuicja chroni mnie, choć jej nie rozumiem. Mój ideał spotkałam same zera. No gdzie jesteś, gdzie? Ja czekam. Siemaneczko, siemeczki, w dzisiejszym odcinku nagrywamy damską nutę. No moi drodzy, dzisiaj będziemy tworzyć piosenkę z moim cudownym wokalem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobrze, proszę pana. To miło mi serce, kiedy marzysz się jak dzieciak. Się tak właśnie robi twoja wyśniona kobieta. Dobra, moi drodzy, ja tej nocy miałam usłane dwa zęby. Okazało się to nagle zaczęłam puchnąć, okazało się, że mam jakieś tam zapalenie i blablabla. Nie mam dwóch zębów, co może z tym, że mam szwy, puchniętą buzię i dziś nagrywam piosenkę. I to tyle. Czuję się okropnie, boli mnie. Specjalnie wziąłam przeciwbólowych, żeby mieć powera, bo ogólnie ja tak mam, że jak czuję jakiś ból, lepiej idzie, ale czuję, że teraz już trzeba wziąć, a już grubszą część nagraliśmy. Trzymajcie kciuki, to jest poświęcenie. Żeby razem płakać, razem śmiać się. Nie chciałam, by to skończyło się jak zawsze. Rzeczywistość szybko zweryfikowała plan ten. Naprawdę w euforycznym stanie na głębie ci w oczy patrzeć. Ale nie, nie ma nas, nie ma ciebie, nie ma mnie. Moi kochani, ze względu na to, że Natalia przed chwilą przychodziła o pracy piersi, nie mogła jechać do studia, ale studio przyjechało do niej, więc najlepsi ludzie do robienia muzyki spakowali cały sprzęt, przyjechali do niej do pokoju i zobaczcie, co z tego wyszło. Całował jak ty, nikt tak mi nie jak ty, co ty chyba nie wierzysz, ale takie są fakty. Ja wiem, że się gdzieś podziewa, choć mawiają, że go nie ma. Nie wprowadzi mnie w tańcu zawsze. Trafisz śpiewać na mnie? Ci. Coś nie coś? To próbowałaś pierwszy raz? Mój pierwszy raz, słuchaj stary. Śpiewałaś coś wcześniej, koleżanko? Słuchajcie, śpiewałam piosenka, przepraszam, na kanale, na co musicie wbijać i słuchać. Nadal jest też na Spotify'u. A już na bliższy piątek? A już na bliższy piątek wlatuje ta nuta, którą tutaj miał okazję nagrywać, moi drodzy. Słuchajcie, mój ideał. Jakie są trzy najważniejsze wartości w twoim życiu? Moimi trzema takimi najważniejszymi wartościami. Nie mówię, że ja się ich cały czas trzymam, ale staram się. To jest tak, żeby stawiać przede wszystkim na swój rozwój osobisty, żeby generalnie traktować ludzi w taki sposób, w jaki ja bym chciała być traktowana, żeby nie zazdrościć innym, bo jakbym miała tak znaleźć jakąś emocję, która według mnie jest najbardziej wyniszczająca, to właśnie zazdrość. Ma relacje z ludźmi, żeby o nie dbać, bo to jest bardzo ważne w moim życiu. Rozwój, szczęście. Przyjaźnie są dla mnie bardzo ważne i chyba w sumie na ten moment najważniejsze, bo ludzie, z którymi się przyjaźnię, to są najważniejsze osoby w moim życiu i nie wyobrażam sobie życia bez moich przyjaciół, są dla mnie naprawdę ogromnym wsparciem i traktuję ich priorytetowo. Drugą taką najważniejszą wartością w moim życiu jest rozwijanie się i dbanie o siebie. Dobra, taka trzecia wartość, no to jest życie w zgodzie ze sobą, żeby po prostu też pamiętać o swoich potrzebach, dbać o siebie i najważniejsze to kochać siebie, bo jeżeli siebie ktoś nie kocha, to będzie całe życie nieszczęśliwe. Bliscy, czyli można w to podpiąć rodzina, przyjaciele, miłość. Do tego zdrowie, myślę, że jest bardzo ważną wartością w moim życiu. Oraz dodatkowo rozwój. Poczucie własnej wartości, czyli że jeśli nie będę idealna sama dla siebie, to jak jest w piosence troszkę, no to nigdy nie będę szczęśliwa z kimś. Druga, poczucie, że osiągnęłam dużo w życiu i taka niezależność finansowa, taka stabilność, że kiedyś, wiecie, zobaczę siebie i będę i dojrzała emocjonalnie i tak dalej. A trzecia wartość, no to otaczanie się porządnymi osobami, takie, które będą mnie budować w górę, a nie w dół. Szczerość, wierność, no nie wiem, nie wiem czy miłość to może być, no taka miłosne podejście do życia. Witam was, moi drodzy, właśnie nagrywamy klip do nuty Mój Ideał, który wyjdzie już 10 lutego. Ja teraz zaczynam swoją pierwszą scenę z lustrami. I to będzie takie trochę metaforyczne, ponieważ będziecie widzieć moją twarz w różnych odbiciach. No i to będzie znaczyło, że z każdej strony chcę wyglądać dobrze dla mojego ideała. Ogólnie cała piosenka wyjaśni wam koncept naszej myśli, że mój ideał i że mam wyglądać pięknie z każdej strony, ale no, dowiecie się w swoim czasie. Póki co wyjdę na desperacką kobietę, która chce wyglądać idealnie dla każdego faceta. Do jednego faceta. To się zmienia w ostatniej scenie, słuchajcie. Później, nie mam pojęcia, co się dzieje, ale wszystko zobaczycie.
Stary, ja w razie czego bym nagrał tako też, w razie W. Bo to się, ja się boję, że się może popsuć ten idealizm. Pyk, proszę bardzo, stała jedna, pyk, jest i druga. Mm-hmm. Clip, tak? Nagrywacie dzisiaj, mm-hmm. tak? Twoja scena mm-hmm. dzisiaj jest? Że mam najbardziej istotną rolę w tym teledysku. Mam aż jeden wers. A ja będę jechać autem. Jakim? Będę tak jakim? Jakimś fajnym podobno. Czego kobiety oczekują od mężczyzn? To jest bardzo proste, w sensie bardzo proste. A akurat w moim przypadku, na przykład mi mężczyzna musi imponować w jakimś stopniu. To znaczy, że nie chciałabym być z kimś, kto nie jest ambitny i kto nie pchałby mnie do przodu. Ja nie mówię, żeby ta osoba skupiała się tylko i wyłącznie na przykład na mnie, żeby mnie pchać do przodu. Chodzi o to, że na przykład ona się będzie rozwijać, to powoduje już, że nawzajem się napędzamy. Więc tak, to jest mega ważne. Chcę się też przy swoim mężczyźnie czuć bezpiecznie. No i też chciałabym mu ufać w 100%, tak? Bo wydaje mi się, że właśnie druga połówka to jest taka osoba, której fajnie byłoby mieć do niej po prostu takie pełne zaufanie. No i ja też oczekuję od mężczyzny, żeby ja po prostu widziała, że mu na mnie zależy. To znaczy, że chodzi o jakieś takie małe gesty, jakieś słowa, zachowania, które po prostu sygnalizują kobiecie, że ej, wiesz, że po prostu zależy mi na tobie, no nie? Czego kobiety oczekują od mężczyzn? Zależy, każda kobieta oczekuje czegoś innego. Ja nie wiem, ja mam na przykład jakieś może swoje oczekiwania, ale to nie myślę, że każda kobieta takie ma. Oczekują takiego poczucia bezpieczeństwa, tego, że będą się czuły swobodnie przy mężczyźnie, wsparcia. Zaufanie jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o relacje damsko-męskie, żeby to zaufanie było. No i zaangażowanie. Wierność na pewno, wsparcie, empatia bym powiedziała. Zaufanie i atencja. Wydaje mi się, że bardzo dużo kobiet potrzebuje atencji męskiej. Uważam, że kobiety najbardziej od mężczyzn oczekują szczerości, bo bez tego nie da się zbudować stałego i zdrowego związku. To jest najważniejsze moim zdaniem. Wsparcia, szczerości i wierności. Myślę, że chyba tego. Zostawcie łapki w górę. No. Yeah, yeah, yeah. Ej, 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 ej. Ja wiesz co ja robię stary, ja zamiast nagrywać, to z nóżki na nóżkę razem z nimi tańczę. Uwaga, gramy. 5, 6, 7. Pokaż jeszcze boski tak raz, pokaż boski jeszcze raz tak. Jak widzisz rolę mężczyzny w związku? O Boże, wiecie, bo to zależy od związku i ludzie, jakby ludzie się dzielą takimi rolami, no są na przykład związki, gdzie rolą mężczyzny jest na przykład zarabianie na dom, a są takie domy, gdzie to na przykład kobieta zarabia dom, a mężczyzna podejmuje się jakieś inne rzeczy, więc nie chciałabym tutaj określać jakoś konkretnie ról tych, no wiecie, ewentualnie, nie wiem, przedłużenie potomstwa. Zaspokojenie kobiety, to nie no, chodzi o to, że po prostu nie chcę tutaj wpisywać jakichś ról, które powinny być u każdego faceta, bo wydaje mi się, że to jest kwestia indywidualna w związku. Moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby facet właśnie tworzył z tobą takie partnerstwo, żebyście razem działali, porozumiewali się, komunikowali ze sobą, żeby był wspierający, kochający i no też pomagał w wielu kwestiach, bo tego się oczekuje od drugiej osoby. No i też najważniejsze, żeby z czasem pracował nad tą relacją, bo zazwyczaj jest tak, że to dziewczyny chcą naprawiać relacje i walczyć o nią, a faceci się zazwyczaj wycofują. No i właśnie myślę, że taki dobry facet, dobry mężczyzna wie o tym i też razem z kobietą działają razem i chcą coś zmieniać. Rola mężczyzny w związku? Wydaje mi się, że najważniejszą rolą mężczyzny jest po prostu wsparcie dla swojej drugiej połówki, chęć zrozumienia drugiej strony. No i chyba tyle. Ja oczekuję od faceta, żeby mnie wspierał i był przy mnie, przy nieważne jakiej decyzji podejmę, żeby po prostu nie ciągnął mnie w dół, tylko w górę, więc żeby był takim aniołem stróżem trochę, ale żeby też był taki najlepszy przyjaciel w sumie. Najlepszy przyjaciel, taka rola. Facet powinien totalnie wspierać i dawać poczucie bezpieczeństwa, jak i psychicznego, i fizycznego. No powinien być wsparciem, myślę. Ale to też działa w dwie strony. To będzie nasza pierwsza kolacja razem. No, i tak. Ostatnia. To nie wiem. No jak chcesz, droga wolna. 5, 6, super. Dobra, mamy to. I weź tak przepołóż, bo nie wiem jak światło, ja? Bo teraz masz ciemno, no. No. Musisz spać.
widać to mieszkanko. Ale oni się nie ruszają, więc tyle. Jakie zachowania mężczyzn są według ciebie nieakceptowalne w związku? No wydaje mi się, że na pewno kłamstwo, czyli okłamywanie swojej drugiej połówki. Takie wzbudzanie na siłę zazdrości i czerpanie z tego przyjemności, no nie? Że wydaje mi się, że jest sporo takich facetów, którzy jakby lubią po prostu lubią wzbudzać zazdrość, no nie? Kurde, no mnie strasznie denerwuje niezdecydowanie. Akurat mój facet jest niezdecydowany, to może nie będę mówiła tak głośno. Ale to mnie bardzo denerwuje. Facet jest niezdecydowany. Ja bardzo lubię zdecydowanych facetów. No na pewno kłamstwo, nie bycie szczerym wobec swoich uczuć i podejścia do kogoś. To wszystko. O, no na pewno zdrada. To, że się spotyka z innymi kobietami i ma mnóstwo koleżanek takich nowych, bo stare znajomości jeszcze rozumiem, bo można mieć znajomych z gimnazjum, liceum. Albo inaczej, kiedyś przeczytałam taki bardzo fajny tekst, że nie chodzi o to, że facet nie może mieć koleżanek, tylko żeby nie poświęcał im więcej uwagi niż swojej dziewczynie. Taka niedostępność emocjonalna w momencie, kiedy facet nie jest skłonny rozmawiać o swoich uczuciach, o tym, czego on oczekuje, to też jest dla mnie nieakceptowalne. Nie chciałabym być takim mężczyzną, który nie potrafi jasno powiedzieć, czego on oczekuje, co on czuje, bo po prostu potem się tworzy taka dziwna, toksyczna atmosfera. Na pewno nieakceptowalny jest brak zaangażowania. No i chyba tyle w sumie, tak? Taki typ, co chodzi non-stop do klubu, wyrywa dupy i co cały czas pije, jest taki, wiecie, samiec alfa. No taki zdrajca, że wiecie, dużo zdradza i non-stop ma nową, nienawidzę takiego typu. Na szczęście nigdy nie miałam styczności z takimi facetami, ale nie mogłabym. No, brak wierności. Bycie agresywnym, uczciwość, że jeśli ktoś kłamie, to nie zaufam, przynajmniej. No chyba tyle. Dobrze, Sebastian, szerzej super! Nogi, szerzej nogi! O tak! Nie masz kolan, stary! Ja myślałem, że oni będą bliżej śliwo. Myślałam, że oni będą tu szli, tu! Mocniej, Sebastian, postaraj się nad sztywnością. Pamiętajcie, musicie być idealne same dla siebie! Idź, Ida! Ale pasuje ci ta fura, powiem ci o tym. Scena 17, ujęcie 144 chyba. Moja praca jest najlepsza na świecie. Mrugnij, jak nie kazali ci tego. Ej, Daniel, mam pytanie do ciebie. Tak? Chodź. Bo ja dzisiaj z Nicolą mówiłem się na Family Guy'a, McDonalda i wino. I czy chciałbyś z nami? Masz na co się mówisz? No, na oglądanie filmu, McDonalda, jedzenie i picie wino. Mogę bez ciebie. Ja powiedziałem, że nie spodziewałem. Dziękujemy za dzisiejszy dzień nagrywek. Było fantastycznie. Widzimy się na jutrzejszym dniu, bo oni mają jeszcze jutrzejszy, a my mamy wolne. Jedziemy sobie do Wrocławia. Ja jadę zdawać egzamin do szkoły. Piosenka, gdzie są same kobiety, które śpiewają o mężczyznę. I mamy tam najbardziej powtarzalną frazę, mój ideał. No i wydaje mi się, że tutaj trochę w artystyczny sposób ugryźliśmy, czy w ogóle właśnie coś istnieje takiego jak ideał faceta, no nie? Każda też z nas pewnie ma taki swój ideał, ale wydaje mi się, że ta piosenka jest bardzo taka nietuzinkowa, bo wydaje mi się, że niesie za sobą jakiś większy sens niż tylko takie puste słowa. Jest bardzo emocjonalna, jest właśnie bardzo dużo emocji w niej. Połączyła wszystkie dziewczyny z Natsword, każda z nas jest bardzo inna. Każda ma inną wrażliwość, innego faceta szuka i czegoś innego i wydaje mi się właśnie tutaj fajnie widać te różnice w naszych charakterach. Cały kształt tej piosenki to jest bardziej wizja na postrzeganie mózgu kobiety. Ja na przykład uważam, że w tej piosence akurat bardziej odgrywam rolę, niż że jestem w rzeczywistości tą osobą. Dobra, no ta piosenka jest stworzona z różnych perspektyw. Każda dziewczyna ma tam swoją rolę, śpiewa o innej relacji, o innej miłości, bo no, każda znajomość jest
jest inna, każdy związek jest inny i w tej piosence poruszyliśmy właśnie różne perspektywy związku. To jest piosenka, która uświadamia młodym dziewczynom, że to wy musicie być dla siebie idealne. Żaden facet nie sprawi, że nagle poczujecie się wartościowe. Najpierw to wy musicie ze sobą poczuć się wartościowe i to wy musicie być piękne z samymi ze sobą. Dlatego słuchajcie Euforii już 10 lutego. Dziękuję bardzo. Dlatego słuchajcie piosenki Mój Ideał 10 lutego.